Jak wiecie, praca busiarza to przede wszystkim wożenie towarów, a jak wożenie towarów, to to jest druk, który interesuje Was najbardziej. I dzisiaj powiem Wam, jak go należy poprawnie wypełniać. No więc skupiając się na tym druku, który bardzo wszystkich interesuje, czyli jak go wypełniać, powiem tylko, że tak naprawdę przewoźnika interesują pola pogrubione, czyli pole 16, 17, 18 oraz pole 23. W polu 23, jeżeli mamy pieczątkę firmy, to przykładamy pieczątkę firmy. Jeżeli nie, czytelny podpis nasz, bądź chociażby parawka. Tutaj podpisujemy się w tym polu. Pole 16, czyli przewoźnik, jest to pole do wpisania przewoźnika i tutaj znowu kolejna ważna rzecz. Za brak wpisanego przewoźnika na dokumencie CMR mandaty sięgają nawet 750 euro, więc pamiętajcie o tym, żeby Wasza firma, adres Waszej firmy znajdował się na CMR-ce. Jeżeli w polu 16 znajduje się już jakiś przewoźnik, bo czasami odbieramy towar z jakiejś firmy, gdzie przewoźnik jest już wpisany, jakaś zachodnia firma czy cokolwiek, pole 17 jest to przewoźnik, kolejni przewoźnicy, kolejny przewoźnik i tam należy umieścić nazwę naszej firmy. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy no, klient wymaga, żeby CMRC nie było nazwy naszej firmy, ale to już kwestia indywidualna i należy mieć potwierdzenie od klienta, że tego wymaga, aby uniknąć w razie czego mandatu albo żeby oni go zapłacili, jak nas złapią. Także pole 16, nazwa naszej firmy i numer rejestracyjny auta, który wpisujemy tutaj. Niektóre dokumenty CMR z zachodu, drukowane u nich, ich wzory, gdzieś tutaj na dole jest miejsce na numer rejestracyjny auta, ale o tym Was na pewno poinformują na firmie. To jest druk CMR dostępny w Polsce do kupienia, którego korzysta 90% busiarzy. Pole 18 jest to miejsce na jakieś tam uwagi, jeżeli towar jest jakiś uszkodzony, należy zrobić zdjęcie na załadunku. Jeżeli w jakikolwiek sposób paleta jest gdzieś, folia przecięta, strecza brakuje, jest źle zabezpieczony albo ułożony tak, że może się to wywrócić pomimo dobrego zabezpieczenia towaru. Warto takie uwagi wpisać, tak żeby to mieć już zaraz na załadunku i żeby było widoczne, że podpisał się pod tym klient nasz czy osoba z firmy, na której się ładowaliśmy i potwierdziła nam, że tak faktycznie było. Natomiast na niektórych firmach nie chcą wypisywać w ogóle dokumentów CMR, więc tutaj powiem Wam mniej więcej, jak przebiega wypisywanie pól tych, które teoretycznie wypisuje nadawca. Czasami my musimy sami to wypełnić. Pole numer 1 jest to nadawca. W 80% przypadków jest to miejsce, firma, w której się ładujemy, z której odbieramy towar. Zdarzają się przypadki, iż polu nadawca, klient życzy sobie, aby była firma, która nadaje towar, ale niekoniecznie znajduje się w miejscu, w której ten towar odbieramy. Powiedzmy dla firmy Jan Kowalski, spółka z o.o., która się znajduje w Krakowie, towar przechowuje jakaś firma w Warszawie. Więc jako nadawcę, jeżeli klient sobie tego życzy, wpisujemy ten Jan Kowalski, spółka z o.o. z Krakowa, a miejsce, którym się ładowaliśmy, uwzględniamy pełną nazwę polu numer 4, miejsce i data załadowania. Tutaj ważne, żeby wpisywać też datę, w której odbieraliśmy towar. Pole numer 2, odbiorca. I tutaj jest podobna sytuacja. Zazwyczaj odbiorca jest to miejsce, w którym wpisujemy firmę, na którą jedziemy, wieziemy towar, na którą mamy dostarczyć towar. Czasami odbiorcą, tak jak w przypadku nadawcy, jest firma, która jest teoretycznym odbiorcą towaru, ale ten towar przechowuje dla nich jakaś inna firma. Więc jeżeli jest tak, że wieziemy towar znowu dla firmy Jan Kowalski, ale oni mają magazyn w Warszawie, więc wpisujemy odbiorcę, czyli firmę, dla której wieziemy towar, a miejsce, do którego wieziemy ten towar i w którym będziemy zostawiali ten towar, wtedy pełną nazwę wpisujemy miejsce przeznaczenia. Jeżeli te dwa pola są takie same, czyli wieziemy do tej samej firmy, w której jest miejsce przeznaczenia, w miejscu przeznaczenia wpisujemy tylko kraj, miasto, i to wszystko. Możemy napisać na przykład PL albo NL, w zależności od kraju. Załączone dokumenty jest to miejsce, w których jeżeli dostajemy jakieś dokumenty, to można je uwzględnić, natomiast tym zajmuje się już typowo nadawca. Jeżeli chce, aby na CMR-ce była uwzględniona informacja, że dał nam jakąś fakturę albo coś w tym stylu, to on już sobie sam to wpisuje. Nas jako kierowców nie interesuje to pole tak naprawdę. Bardzo ważne pole, czyli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, czyli cała ta rubryka tutaj. Przede wszystkim to jest rodzaj towaru, który zabieramy, ilość palet. Warto wpisywać przy ilościach palet ich wymiary, czyli ile tak naprawdę, bo palety są różne. Europaleta ma 80 cm,
na 120 cm i w zależności od wysokości możemy wpisywać też różne wysokości. Więc wymiary palety są dość ważne, natomiast najważniejszym polem dla nas jest pole 11 i jest to pole, w którym wpisujemy wagę towaru, który odbieramy. Jak wszyscy wiemy, z ładownością na busach do 3,5 tony bywa różnie, więc ta waga jest bardzo ważna, ponieważ nawet jeżeli towar waży 800 kg, a na dokumencie CMR będzie widniała ilość, powiedzmy, 500 kg i nadawca się pod tym podpisze, to znaczy, że towar miał ważyć 500 kg. I w pewien sposób jesteśmy chociażby trochę kryci, jeżeli złapie nas policja i okaże się, że towar nie ważył 500 kg, tylko faktycznie 800, bo nadawca poleciał w kulki i nas oszukał. Instrukcje nadawcy to jest znowu pole, które nas nie interesuje. To jest pole, w którym ewentualnie nadawca może coś tam dopisać, jeżeli na przykład jest jakaś temperatura, albo ładunek niebezpieczny, albo coś w tym stylu. 21 to jest pole, w którym wpisujemy miejsce, gdzie wystawiono dokument CMR i datę. Czyli znowu miasto, w którym zazwyczaj odbieramy towar, wystarczy i data. W polu numer 22 podpisuje się nadawca towaru, czyli osoba, która nam ten towar oddaje, ładuje na auto. I tutaj ważne, żeby ten podpis był, zawsze widniał. W polu numer 24 podpisuje się zawsze odbiorca. I tutaj w zależności od tego, jakie wymagania ma nasz klient, są różne przypadki. Na pewno potrzebujemy w niektórych przypadkach chociażby podpis, często gęsto pieczątkę. Nie jest ona bardzo niezbędna, ale niektórzy klienci tego wymagają, więc należy to skonsultować ze swoim spedytorem, co jest potrzebne, datę i niekiedy również wymagane jest nazwisko osoby, która odbierała towar, więc warto przypilnować, aby ktoś podpisał nam się bardzo czytelnie, chociażby samo nazwisko, wtedy przekazujemy do biura. Ale takie rzeczy należy już konsultować z własną spedycją, co jest wymagane, żeby potem nie było problemu z płatnością za przewóz towaru. Taki dokument CMR możemy kupić w dwóch różnych wersjach. Ta konkretna wersja posiada 5 stron. Są również wersje z 4 stronami. Pierwsza strona, czerwona, to jest zawsze egzemplarz dla nadawcy. Po wypełnieniu całego dokumentu CMR, pierwszą stronę zostawiamy dla osoby, która oddawała nam towar. Druga strona, niebieska, jest to strona dla osoby, która odbiera od nas towar. Podpisuje się w tym miejscu dokładnie. I jeżeli odbierze od nas towar, oddajemy to. Trzecia strona jest to strona dla przewoźnika, czyli dla nas, jako dla naszej firmy. Kolejne strony, czwarta i piąta, to już są kopie, które wykorzystujemy do tego, aby wysłać do klienta w celu odebrania zapłaty wraz z fakturą, ale to nas jako kierowców już nie bardzo interesuje, tym zajmuje się nasza spedycja. Więc jak widzicie, dokument CMR nie jest bardzo skomplikowany. Mam nadzieję, że wyjaśniłem Wam w miarę, jak go wypełniać. Dodam tylko, że te pierwsze 4 pola, jeszcze raz przypomnę, bo to jest najbardziej problematyczne i o tym należy pamiętać. Jeżeli nadawca jest inny niż firma, w której odbieramy towar, to wpisujemy nadawcę taką, jakiego chce klient, że ta firma nadaje towar, a w miejscu numer 4, czyli miejsce i data załadowania, wpisujemy pełną nazwę firmy, w której towar odbieraliśmy. I tutaj pole znowu 2-3. Jeżeli odbiorca, czyli osoba, dla której ten towar jedzie, jest inny niż miejsce, w którym ten towar zostawiamy, to tutaj znowu odbiorcę wpisujemy w polu numer 2, a miejsce przeznaczenia pełna nazwa w polu numer 3. Często gęsto bywa tak, że odbieramy na przykład towar, nie wiem, który jedzie do Izraela, do Indii, do Stanów i w polu numer 2 znajduje się właśnie adres tej firmy w Stanach, a zostawiamy na przykład, nie wiem, w Amsterdamie na lotnisku, więc firmę, w której z Amsterdamu, z lotniska wpisujemy w polu numer 3. Natomiast jeżeli dostajemy dokument CMR od klienta już na załadunku, to co dalej należy konsultować z własną spedycją. To tyle w kwestii CMR i do zobaczenia w następnym odcinku.